Cześć! Już jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności z osobami uzależnionymi od narkotyków i jak część z Was wie, tego dnia na całym świecie setki organizacji pozarządowych łączy się w ramach kampanii Support Don't Punish. Od kilku lat w Polsce swoje akcje organizuje Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej i mam nadzieję, że pamiętacie filmy, które robiłem z Janem Szymańskim, gdzie sprawdzaliśmy wiedzę warszawiaków i propagowaliśmy hasła kampanii. Liczę, że wesprzecie akcję także w tym roku i okażecie solidarność nie tylko z osobami uzależnionymi, ale także z ich rodzinami oraz wszystkimi, którzy zostali poszkodowani w globalnej wojnie z narkotykami i padli ofiarą brutalnych działań policji, a także zostali ukarani za posiadanie niewielkich ilości narkotyków lub ucierpieli na skutek przemocy ze strony gangów narkotykowych. Wojna z narkotykami nie działa i dużo jest do naprawienia w tym temacie. Co konkretnie? Posłuchajcie ekspertów. Co roku 26 czerwca Polska Sieć Polityki Narkotykowej obchodzi Dzień Solidarności z osobami uzależnionymi. Rok temu mogli się nas spotkać na bulwarach nadwiślanych. 2 lata temu w Mordorze, a 3 lata temu organizowaliśmy akcję Support Don't Punish na dworcach kolejowych w Warszawie. W tym roku widzimy się online, a jest to spowodowane pandemią COVID-19. Pandemią, która dotknęła w sposób szczególny osoby z grup marginalizowanych. Osoby bezdomne, osoby, które są uzależnione od substancji zmieniających świadomość tych nielegalnych. Z oczywistych względów osoby te nie mogły dostosować się do zaleceń rządu w kwestii odosobnienia społecznego czy przebywania w domach. Z prostego względu, tych domów po prostu nie mają. COVID-19 pokazał nam wszystkie braki systemu polityki narkotykowej. I dotyczy to nie tylko osób marginalizowanych, ale może przede wszystkim dekryminalizacji posiadania nieznacznych ilości narkotyków. W dobie pandemii COVID, kiedy służby policyjne i służby porządkowe powinny się skupić przede wszystkim na walce z kryzysem i epidemią, wykorzystywanie ich energii do takich celów jak ściganie posiadaczy nieznacznych ilości narkotyków, użytkowników narkotyków czy osób uzależnionych jest po prostu bezsensowne. Jest bezsensownym marnotrawieniem publicznych pieniędzy na służby, które powinny zajmować się zupełnie innymi sprawami. Kryzys gospodarczy, który jest bezpośrednim pokłosiem pandemii COVID-19 i dziura budżetowa, która powstała w wyniku kryzysu, powinien być wystarczającym powodem dla decydentów i polskich polityków, by przedefiniować politykę narkotykową w kierunku uregulowania rynku narkotykowego w kontekście sprzedaży, produkcji, uprawy marihuany oraz niektórych substancji psychodelicznych, które mają potencjał medyczny. Substancje psychodeliczne nie wywołują uzależnienia fizycznego, a statystyki pokazują, że ich użytkownicy stosunkowo rzadko potrzebują jakiejkolwiek pomocy medycznej. W większości krajów są one klasyfikowane jako niebezpieczne narkotyki bez żadnych zastosowań medycznych, ale coraz więcej naukowców całego świata sugeruje, że taka klasyfikacja nie przystaje do obecnego stanu wiedzy na ich temat. Okazały się one wręcz pomocne w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, stany lękowe związane z nadchodzącą śmiercią czy uzależnienie od alkoholu, nikotyny czy kokainy, a obecnie ruszają również eksperymenty mające sprawdzić ich potencjał w leczeniu uzależnienia od opioidów. Wbrew obowiązującym obecnie prawom, wiele osób również w Polsce używa ich do celów terapeutycznych, ale często robią to w niekontrolowanych warunkach, bez należytego nadzoru ze strony ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego, przez co narażają się na potencjalne komplikacje. Z tego względu reklasyfikacja i uregulowanie dostępu do psychodelików ułatwiłoby prowadzenie badań, a tym samym pomogłoby chronić zdrowie i życie wielu cierpiących ludzi. 26 czerwca jest ważny dla mnie nie tylko osobiście, jako że byłam użytkownikiem narkotyków i wieloletnią pacjentką substytucyjną, ale również z tego powodu, że założyłam jako pacjentka substytucyjna stowarzyszenie przez pacjentów zakładane dla pacjentów substytucyjnych. Od lat walczymy o to, aby substytucja w Polsce była bardziej, lepiej dostosowana do oczekiwań pacjentów. Stowarzyszenie JAMI 93 powstało w 2008 roku i od tamtej pory działamy cały czas w duchu redukcji szkód. Redukcja szkód to jest taka kompleksowa pomoc osobom uzależnionym, w skład której na przykład wchodzi streetworking, który prowadzimy, poradnia prawna, ogrzewalnia, hostel, program Candice dla osób uzależnionych czy mających problem z konopiami. Działamy
w duchu redukcji szkód, ponieważ uważamy, że to jest w sumie najlepsze i najbardziej kompleksowe działanie, jakim można pomóc osobom uzależnionym. Substytucja na receptę jest świetnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o pacjentów substytucyjnych właśnie w trakcie pandemii COVID-19. Warszawskie programy są przepełnione, jest po kilkaset osób na jednym programie i by ograniczyć kontakt między pacjentami, świetnym właśnie rozwiązaniem byłoby to, żeby mogli sobie pójść do apteki w miejscu zamieszkania i wykupić lek. Nie tylko jeśli chodzi o osoby pracujące, ale też właśnie ze względu na dokażanie się w trakcie pandemii. Niestety dochodzą nas słuchy, że będzie jeszcze bardziej ograniczone, co naszym zdaniem jest bardzo chybioną decyzją, gdyż nie wyobrażam sobie, co ci ludzie, którzy w tej chwili są objęci pomocą, zrobią, jeżeli będziemy na przykład musieli zamknąć naszą poradnię. Jak widzisz, jest o co walczyć. Mamy nadzieję, że wesprzesz akcję Support Don't Punish. Możesz to zrobić poprzez udostępnienie tego filmu na swoich mediach społecznościowych. Dołącz też do naszego wydarzenia na Facebooku i użyj specjalnej nakładki na zdjęcie profilowe. Pamiętaj o hashtagach wspieranie zamiast karania i Support Don't Punish. Jutro działamy na mieście. Wszystko będziesz mógł śledzić na fanpage'u PSPN-u. Wbijaj też na wydarzenie Społeczne Inicjatywy Narkopolityki. Wszystko znajdziesz w opisie. Dzięki wielkie, że oglądałeś do końca. Cześć!